Okej. Okay. Jedziemy dalej. Ja bym się na to nie... Jeśli jako gracz teraz mówię, ja nie jestem, Juri, przekonany do twojego planu, bo to za bardzo pachnie tą samą akcją co sygizmu. Ale do ciężkiej cholery, czy ty słyszysz, co do ciebie mówię? Że... No słyszę, chcesz pogadać, a później będziesz chciał, chcesz się z nimi napierdalać, no. Co? Przepraszam, gdzie ci powiedziałem, że będę się chciał z nimi napierdalać? Mówię, że to są jedne z opcji, tak? Że oceniamy, po to idziemy pogadać, żeby ocenić swoje szanse. Jeżeli jest tak, że wiesz, że on ma obstawę i w ogóle nie ma szans, no to nie, no to się... I po to tam idziemy, tak? Żeby się wywiedzieć, co tam idzie. Ale perfumy są stosunkowo drogie, więc tak czy siak powinien mieć dosyć solidną oprawę. Mhm. No to właśnie o to chodzi, żebyśmy się rozeznali, no. Albo nawet jeżeli, czy są jakieś alternatywy na drogi wejścia, a jeżeli nie, jeżeli już dojdziemy, no faktycznie, ma na przykład dwóch ochroniarzy, zasuwy żelazne i tak dalej, dobra, dajemy sobie siana. I idziemy w jakiś inny, alternatywny plan, ale po prostu ocenić przeciwnika. Dokładnie. Ocenić przeciwnika, a potem planować. No to w ten sposób możemy dalej planować, bez teraz planowania. Możemy się później zastanowić na ulicy. Dobra. To nie. Rozmawiać ja się zgadzam, ale mi chodzi o tą drugą część Juri planu, a nie wiem. No to mówię, że są, jest kilka opcji. Jeżeli to nie pasuje, bo są po prostu za silni i nie będzie wyjścia, tak? No to porzucamy to. Jeżeli nic się nie da, bo ma zbyt dobre zabezpieczenia, tak, żelazne zasuwy, zamki, czego tam jeszcze, no to też, no bo nie mamy jak. Ale szczerze mówiąc, to spodziewam się, że i tak, wiesz, nawet po pogadaniu i ocenieniu sytuacji, to my nie damy rady tam wejść, bo to jest perfumiarz. Perfumy są w chuj drogie. Dobra, wejdźcie, zobaczcie. No, my nie zobaczmy. Wchodzimy do wiesz, my nie wchodzimy do perfumiarza jako... O, poza Juri, tym mamy... wejdźcie, zobaczcie. Dokładnie. Poza tym mamy ucznia magicznego kolegium, który może zawsze powiedzieć, że interesuje się, prawda, dla swojego mistrza. Chociaż nie, bo to znowu rzuci podejrzenia. Dobra. No to idziemy najpierw do kolegium. Znaczy, do tego, do morytów, tak? No. No. Chyba nas tam kojarzą, kumple Petera. Okej, więc uderzacie do tego, do morytu. Mhm. No to proszę bardzo, jesteście w Mors Park. Patrzę na to, że wygląda tak, że są tam krypty i tak dalej, jest świątynia, świątynia ma drzwi, znaczy ma portal, nie ma drzwi samych. Mówiliście złote zęby, tak? I wewnątrz świątyni jest złożone na ciało tego waszego kolesia, tak? Ono leży na jakimś tam podwyższeniu. Jest człowiek postury słusznej, na tyle słusznej i tłustej, że bez wątpienia jest to karczmarz. I on klęczy i zanosi modły do Mora, tak? A w całej tej sytuacji asystuje mu jakiś kapłan bądź inny, pomniejszy tam na kolicach. Mhm. Który też z postury jest pomniejszy. Tak, z postury też jest pomniejszy. Nachylam się tam nad uchem Izaaka. Izaak, ty bardziej wyglądasz jako mniejsze dziecię. Być może ty powinieneś do niego zagadać. Aktualnie wypadałoby poczekać, aż skończę. No tak, tak. No jak skończysz oczywiście. A jak skończy za 3 dni? To co? No to ty z nim porozmawiasz. Nie, może ty. Ja rozmawiałem z synalkiem. Pora, żebyście i wy się popisali. Ale jak do tej pory, to mi rozmowy szły całkiem nieźle. Hmm. No tak, ale... Ja go mogę zastraszyć. No cóż, no to jak się zapowiada te jego modły? Długo? No tak, to zdecydowanie zapowiada się długo, bardzo długo.
On tam w pewnym momencie znowu się popłakał i w ogóle ten kapłan zaczął coś tam z nim rozmawiać i coś mu tam mówić, tak? Że idzie do lepszego świata i w ogóle. I ten tam pokiwał głową, tak, wsparł się na tym akolicie i zaczął znowu zanosić modły. Kurczę, no jednak tu się Peter przydał. No cóż, w takim razie, no, powinniśmy to razem zrobić. Podejść. Może po prostu zapytajmy się jakiegoś grubaśnego mniszka, który pilnuje bramę. Czy tutaj, jest Peter w domu? Tutaj nikt bram nie pilnuje, bo do świątyni Mora wszyscy mają wstęp, tak? Zresztą każdy kiedyś ją przekroczy ostatecznie. No to... Nie każdy. My nie. Tak czy inaczej, powinien być tutaj jakiś ktoś, kto łazi i powinien chociażby wiedzieć, być rozgarnięty o jakieś nazwiska. Tak? Gdzieś tam się krząta jakiś akolita, tak, zamiata śnieg. Izaku, ty kiedyś byłeś kimś takim. Spytaj się go o coś. Gdzie jest Peter? Ty znasz jego mowę. Ale gdzie jest Peter, to ja doskonale wiem. Ale może nie ma go tam, gdzie jest zwykle Peter, tylko jest teraz, gdzie go nie ma zwykle. Nie. No ja jestem praktycznie pewien. Ale może akurat... Zawierzmy szczęściu ten jeden ostatni raz. Żeby... Mm-hmm. Czyli co chcecie wiedzieć? Gdzie jest Peter? Pytaj się, czy jest Peter, no. Tutaj. Mm-hmm. Dobry, jest Peter. No to podreptuję do młodego akolity, tak żeby mnie zauważył. Hej, wybacz, że przerywam, ale czy wiesz może, gdzie jest Peter? To jeden z tych, którzy niedługo zostaną wyświęceni na kapłanów, a który się pojawił dopiero ostatnio. A ten to on siedzi u tych, tak spluwa przez ramię, żeby nieszczęścia odgonić. U tych smagów. Co prawda, no. Zdobył tam dostęp do biblioteki. No, podobno tam to zdory mają, oj mają. I tak chłopak unosi głowę, jakby się dorwać do tych ksiąg, oj, oj, oj. No, to on u tych magów siedzi, tam musisz wyszukać. Jakby uratować te księgi od tych plugawych magów. Tak. Zarządmy oblężenie kolegium. I pewnie nieczęsto tych plugawych magów wraca. Wiesz co? Ja się zastanawiam, czy on w ogóle coś jada. Bo to, że śpi, to już dawno przestałem wierzyć. To brzmi jak poważna sprawa. A o tym tam, co go ostatnio znaleźli, wskazuje pod brudkiem żałobników, tu też świątynię, gdzie odbywa się żałoba. Słyszałeś coś poza tym, że go znaleźli? No, powiadają, że to jakaś bestia go dopadła. Grasuje po mieście. Straszne rzeczy się dzieją. Teraz byśmy mogli podejść z Einhardem. Witam, mówię panu bestii. Jesteśmy licencjowanymi z wielkimi referencjami łowcami bestii. Dokładnie. Wyjmuję jedną z kończyn wielkiego pająka w plecaku. Co ty zrobisz w plecaku? To jest żartem, ale... W każdym razie, bo ja zbieram te rzeczy, te pamiątki, faktycznie, żeby otworzyć taki namiocik i pozbierać trochę tego pieniędzy z ludu. Aha. A ponieważ mamy dwa łby bestii, tak zwierzę ludzi, i odnóża pająka, giganta, odrąbane,
no to możemy, możemy troszeczkę bardziej podnieść cenę niż za same z prawdy głowy. Ty, a umiesz kurwa wypychać zwierzęta? A po co mi? Nieważne. W lodzie, jest zima. A jak nadejdzie lato? Tak. Kto będzie to samo oglądał do lata? No dużo ludzi jest w mieście. Dobra, ale wtedy nieważne, przestaniemy bo schodzimy z kursu. Sensacją. Dobra. W każdym razie... no to czy dowiadujemy się jeszcze czegoś ciekawego o tym... Chociaż nie, dobra, pieprzyć to. Staram się podejść do tego człowieka. No ja i podążam za moim kumem. Kładąc mu rękę na ramieniu i tak poczciwie wspominając, że to straszne, co się stało z pana synem. Dobry człowieku. No on tak wiesz, pokiwał głową. Moryta jest bardzo niezadowolony, że przeszkadza się w takiej chwili człowiekowi, tak? Po twarzy widać, tak? O, zakłócacie ceremonię i w ogóle modły i spokój ducha tego człowieka. No niech to ja... Zwiat. Już miałem go przekonać do darków. A ten ja tylko zajemnie... prawie nie, natomiast ten kartmas, tak? Prawie nie rejestrując. Niby patrzy na ciebie, ale tak jakby nieobecnym wzrokiem. Tak bardziej szeptem. Słuchajcie, dobry człowieku. Ten, kto skrzywdził waszego syna, jest i obiektem moich poszukiwań. Wraz z moimi przyjaciółmi tropimy go, bo zabił i człowieka, znaczy przyczynił się do zniknięcia, domniemamy, że te same osoby, i innego karczmarza, do którego pana syn się córki uśmiechał, tak? Więc ktokolwiek za tym nie stoi, ten ma już kilka żywotów na sumieniu. Chcemy dorwać tych skurwysynów. Przebaczcie, że przychodzimy w takim momencie, prawda, gdy opłakujecie i żałujecie za swojego syna, ale każda informacja, zrozumcie, każda, będzie cenna, by dopaść bydlaka. Tak, jako mój kum rzeczy. A on tak patrzy, chyba wiesz, on nie ogarnął, co do niego mówisz. Nie, i tak, zabijesz bestię? Tak, już nie jedną żeśmy ubili. Mhm. Tak, jesteśmy łowcami, którzy na tego typu bydlaki polują, tak? No i pokazujemy też te odnóża. Ale wiesz, tutaj się ten Moryta włącza, dość tego szuje, nie? Spokój zakłócać biednego człowieka. I wiesz, zaczyna was tam przeganiać.